W spotkaniu z przedstawicielami Lotte Wedel uczestniczyli także dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Beata Rzymszykiewicz oraz dyrektor Centrum Wspierania Biznesu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej Łukasz Czajkowski. Urząd Miejski w Świdnicy odwiedzili przedstawiciele firmy Lotte Wedel. Podtrzymali oni swoją wolę inwestowania w Świdnicy. Przypomnę, że firma zakupiła kilka lat temu teren w specjalnej strefie ekonomicznej, 22 hektary, na którym to terenie powstać ma nowa fabryka koncernu. Kiedy rozpocznie się inwestycja? Takich informacji dziś jeszcze udzielić nie można. Będzie to zależało między innymi od wyników badań marketingowych, które firma przeprowadza w tej chwili. Pierwsze są bardzo pozytywne, stąd optymistycznie patrzymy w przyszłość. Tak samo też postrzega to firma, że do inwestycji w Świdnicy dojdzie. Przedstawiciele Lotte Wedel uważają Świdnicę za świetne miasto do ulokowania tutaj swojej kolejnej fabryki. Na razie jednak zbyt wcześnie na poddanie konkretnego terminu rozpoczęcia inwestycji oraz informacje, co będzie produkowane w nowym zakładzie. Obie strony wyraziły nadzieję, że do realizacji fabryki dojdzie jednak najszybciej. Ze wstępnych założeń wynika tylko, że w naszym mieście produkowany ma być zupełnie nowy produkt na cały rynek europejski.